przed recenzją musimy coś ustalić. Nezuko nosi kimono. Kimono ma warstwy. Ogry też mają warstwy, zupełnie jak cebula. Jaki z tego wniosek? Nezuko jest cebulą. Kinówka Demon Slayera jest bezpośrednią kontynuacją wydarzeń z serii telewizyjnej. Film zaczyna się od tego, że bohaterowie mają zbadać przypadek masowych zaginięć pasażerów w pewnym pociągu. Aby wykonać zadanie, nasza trójka, a właściwie czwórka, wsiada do jednego z wagonów feralnego składu, gdzie czeka na nich Rengoku, jeden z najpotężniejszych wojowników Korpusu Zabójców Demonów. Wielu zachwyca się tą produkcją, pijąc, jaka niesamowita to ona jest. Otóż nie. Mugen Train ma sporo rzeczy, do których można się przyczepić i od nich też zacznę. Na początek antagonista. Gość jest strasznie jednowymiarowy, a jedynym jego procesem myślowym jest bawienie się jedzeniem, czyli torturowanie ludzi. Otrzymujemy demona, który jest tak zły, że aż dziwne, że non-stop nie mówi: patrz, jaki jestem zły. Jest to okropne pójście na łatwiznę. Z tej skrajności popadamy w kolejną. Tanjiro, jakby chcąc być przeciwwagą dla złego ogra, przejawia zachowania idiotycznie altruistyczne. Do tego pod koniec filmu wciśnięto sceny, które chyba miały być wzruszające. Niestety, nie były. No dobra, ponarzekałem sobie trochę, ale nie chcę, aby ta recenzja miała negatywny wydźwięk, tym bardziej, że film mi się podobał. Bohaterowie wsiedli do wagonu, aby usiec grasującego w nim demona, lecz nie zdają sobie sprawy, że wchodzą do jaskini lwa. Pociąg okazuje się być leżem ogra, na którego polują. Obserwowanie, jak nasi szarpią się w niekorzystnym dla siebie położeniu i jak muszą sobie radzić z nieprzewidzianym zagrożeniem, było niesamowicie zajmujące. Wszyscy bohaterowie mają swój czas na ekranie i świetnie go wykorzystują, zwłaszcza Rengoku. Jak początkowo sprawia on wrażenie postaci żartu, tak z postępem fabuły jest nam przedstawiona niesamowicie heroiczna i szlachetna postać. Pomaga temu wykonanie techniczne. Grafika jest ładna, ale to udźwiękowieniu należą się oklaski. Zarówno riffy gitary elektrycznej, jak i kawałki orkiestrowe tworzą rewelacyjny, porywający klimat. Serio, soundtrack miażdży. Mugen Train nie jest może tak dobry jak pierwszy Kimetsu no Yaiba, ale to wciąż angażujący, pełen akcji shounen, który pokochaliśmy. Polecam film fanom franczyzy. Dzięki za wysłuchanie mojej opinii. Jeśli się z nią nie zgadzacie, dajcie znać w komentarzach. Piszcie również, jeżeli chcecie, abym zrecenzował inne anime. Tymczasem, jeśli się podobało, proszę o suba i o łapkę w górę. Do następnego razu.